Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku custom levelu Braveheart Sword. Dzisiaj w poziomie The World of the Dead, czyli zagłębiamy się coraz niżej. Wpadliśmy tutaj ostatnio. Teraz zabierzemy po prostu amunicję i spadamy stąd. Znaczy jeszcze głębiej pewnie. Już nie wiem, w wodzie coś było? Kurczę, już prawie nie pamiętam. Nie, tu trzeba było się wspinać. Ale w wodzie coś jest. Wiem, że tu gdzieś można było zdobyć nową broń. Więc będziemy się ku niej zbliżać i o niej nie zapominać. W żadnym wypadku. No, ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. O nie! Zapomniałam, to jest czasówka. To jest wredna czasówka. Bo nie ma żadnej dźwigni na nią. Tylko trzeba, że tak powiem, wskakiwać. Znaczy, jak na ten blok się wskoczy, to... Teraz to ja nie wiem, gdzie mam. Aha, okej. Tak, jak widzicie, wszystkie klapy opadły. To było wredne. Za pierwszym razem też się tak dałam wrobić troszeczkę. Bo następuje sobie, klapa się podnosi i tak sobie myślę, czy ta klapa zostanie, czy zaraz mi zniknie spod nóg. A, na szczęście zdążyłam. To jest najważniejsze. Tak. Gdzie jesteś? O Jezu. Dobra. Nikogo na razie nie ma. Ale i tak czuję niepokój przez tą dziwną muzykę. A, rozumiem, że to mam rozwalić. O nie, 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 nie! Nie, źle. Tak, tu jest kolejny typ przeciwnika. Wow. Nie, 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 Laro. Kolejny typ przeciwnika, który był już w Tomb Raider 4. Kurde. Wepchnij go do wody. Nie da się go zabić. Nie wiem, dlaczego w ogóle ma pasek życia, bo nie da się go zabić. Można go jedynie zrzucić, albo właśnie wrzucić do wody, czy coś. Ja nie wiem, czy w tym też nie było takiego szkieleta. No, ale zobaczymy. Nie, tu na szczęście amunicja. Tak, to są pułapki wredne w tym poziomie. A że tutaj mam jakąś wielką bramę. Chyba. Mi się wydaje. Słuchaj, są nieprzyjemne pułapki w tym customie. W ten sposób robione. Dobra, mamy długi tunel. Wow. Płyń, Loro, płyń. Płyń, tak, płyń. Już. Nie chciałabym nic przegapić. A, czy nic nie ma? Po co są takie zakamarki, gdzie nic nie ma? Okej. Okay. W tych chaszczach. Wydaje mi się, że coś jest. Kończy ci się powietrze, a ty się rozglądasz za znajdźkami. Gratuluję, kobieto. Znaczy, to było do mnie, jakby co. Nie ma to jak mieć rozdwojenie jezdni. Dobra, Darze, gdzie ja jestem? No to dziwne, że nic nie było po drodze. Wydawało mi się, że coś było wcześniej. No nieważne. Tu mamy dźwignię. Aha. Tylko to. Okej. Okay. Dźwignia na niebiesko. A, bramę nam otworzyło, fajnie. Okej, no to teraz musimy wracać. No, come on, come on. No, już się nie będę rozglądać. Chyba. Czy naprawdę miałam wrażenie, że coś jest. Tu.
Teraz zgubię drogę. To jest za dużo dziwnych zakamarków. Czyli mogłam sobie jakoś skrócić drogi. Mam nadzieję, że nie płynę. Dobra, okej. Wypłynęłam, na szczęście. Niepokojąca muzyka, nie podoba mi się to. Aha, to nie tędy. To dom, to dom. Tak, jesteśmy w miłej sali, w której znów będziemy zbierać jakieś dziwne rzeczy. Tam nie wiem, czy widzicie, ale są takie nie... tutaj fioletowe, tutaj niebieskie miejsca na jakieś artefakty. I to właśnie będziemy robić, zbierać to i przy tym szkielecie dość łatwo w sumie chyba pominąć, tak samo jak to Uzi. Mamy no, kuszę. Zmienimy sobie od razu na eksplodującym 20. Tak, i to nam pomoże też w zabijaniu szkieletów, bo normalnymi pistoletami można ich zabić, ale za pomocą kuszy właśnie z eksplodującymi strzałami można ich tak jakby no, rozstrzelić po prostu. Nie wiem, jak to nazwać. Tak. Zapisałam. Mam nadzieję, że zapisałam. Ponieważ tutaj jest tak... Tutaj na tym podium widzimy już jeden ten artefakt, który będzie nam potrzebny w niebieskim... z niebieskiej strony, że tak powiem. Ale jak do niego podejdziemy, to właśnie... Uruchamia się pułapka. Więc... nie warto. No tak, będę szukać. Okej. Dobra, więc nie warto. Można tu zejść na dół, zobaczyć, co tu słychać. To jest... A, to jest jakaś bramka. Okej, tu są te dziwne miejsca. To już się zaczyna robić trochę powtarzalne. Bo praktycznie wszędzie, gdzie... O, tu też jest coś, co musimy znaleźć. Praktycznie wszystko, co tutaj robimy w tym customie, to jest odnajdywanie jakichś artefaktów, wsadzanie ich na odpowiednie miejsce i tak dalej. Chociaż nie wiem, czy to się... A, nazwała się. Ej, co za oszukaństwo, nic tu nie było. A. Dobra. Przejdziemy wodą, bo mi się nie chce lecieć dookoła. Tutaj chyba się można wspiąć w sumie. O. Nie! Nie zaczynaj od samego dołu, moja droga. O czymś mówiłam przed chwilą, prawda? Jezu. Mój nick kompletnie do mnie nie pasuje. Tu jest lina. Zła lina. Ale to chyba jedyna droga, którą możemy na razie iść. Więc chodźmy. No, come on. A, mówiłam o tym, że jest powtarzalny ten custom. No. Wiadomo, miejsca się zmieniają, lokacje się zmieniają, schodzimy niby coraz niżej, potem miecz i tak dalej. Ale mimo wszystko... wciąż szukamy jakichś artefaktów, kluczy. Czy kluczy to może nie, bardziej właśnie artefaktów, jakieś odpowiednie miejsca do wsadzenia i tak dalej. Znaczy ja nie mam nic przeciwko temu i ogólnie mi się całkiem podoba, z tym, że przydałaby się jakaś odmiana też raz na jakiś czas. Okej, tu jest niebezpiecznie. Tu mamy drzwi, zdaje się, bo to raczej nie blok. Aha, bo tutaj można przejść na rękach, ale tam jest amunicja. Ja bym chciała tą amunicję w sumie. To ją w sumie łatwo zdobyć. Dzisiaj nie będziemy przejmować. Aha, zrobimy tak. Oszukamy system. Chociaż w sumie na rękach mogliśmy tu przejść. Okej, oszukałam system, ale nie ułatwiłam sobie sprawy wcale. Genialnie.
Tak. Ja to jestem. Mi się wydawało, że ja to przeskakiwałam, a nie szłam na rękach. Znaczy, nie wiem. Nie wiem, czy jest to możliwe w ogóle przeskoczyć. Never mind. Nie zastanawiajmy się nad tym nawet. Nie ma sensu. Okej. Okay. Gdzie jesteśmy? Wyszliśmy z jakiejś innej strony. Teraz chyba tam. I tu. Ogólnie będziemy się kręcić tak trochę w kółko tego pomieszczenia. No ale... Wow! Znowu ty! Knight with sword! Znowu się do mnie przyczepiłeś. Jeszcze się przytulasz tak mocno. Ja dziękuję, ale... Twoje przytulenie mi nic nie dają. Nie ma tej przyjemności, wiesz, ciepłoty ciała i tak dalej. Jezu, o czym ja gadam. Tak, zajmijmy się grą. Nie wiem, czy to było na czas, czy co. Nie, chyba nie. W każdym razie wyłączyło nam ognie. Będziemy mogli się posuwać dalej. A, i pojawił się nam jeden z artefaktów. Tylko nie wiem, czy tam nie ma czasem jakiejś dziwnej pułapki. Tu coś jest? Aha! Chcieliście mnie tutaj zwabić jakimiś artefaktami, a uminęłabym amunicję. To przecież ważna sprawa. Równie ważne jak artefakty. Okej, okay, czyli mamy skakać naprzód. Tak sądzę. Teraz nie wiem, czy się nie pomylę. A chyba ten. Dobra. Tak, niestety nie wiem, które to są drzwi, nie pamiętam. Ta muzyka za głośna. Chyba na dole drzwi. Bo były tu takie jedne na dole. O, jest, dobra. To te. Ale tam straciliśmy trochę życia, nieważne. Nie jest to takie istotne. Okej. Okay. Kolejne niebezpieczne miejsce. Anolin. I wspinaczka. Tu chyba nic nie było takiego. Przynajmniej nie pamiętam. Więc od razu będziemy skakać sobie tam. To sobie zapiszę na wszelki wypadek, bo tutaj dużo łażenia po linach przypominających drabinki będzie. Trzeba chyba skoczyć do tyłu. Cholera wie, szczerze mówiąc. Aha. Okej, okay, udało się. Tak, kiedyś ten trik był dla mnie niemalże nie do wykonania. No teraz już prawie bez większych problemów. Jeszcze nam się włączyła muzyka, nie wiem. Wydaje mi się, że z legendy, aczkolwiek. Wow! Kamera się zepsuła. Kurde, chciałam to szybciej jakoś zrobić, ale po prostu masakra z tym jest. Muzyka za głośno. Coś czuję. Strasznie niewyrównane dźwięki są tutaj. O, znalazłam chyba apteczkę. Muzyko, ścisz się, błagam, bo głuchnę. No, kamera mi w tym nie pomaga, ani trochę. Dobra, ale nie przyszliśmy tu tylko po apteczkę, przynajmniej. Dobra, spróbujmy na samych rękach, może się uda. No, ona szybciej na samych rękach przychodzi niż te z nogami zawieszonymi.
No. Teraz musiałaś się chwycić. Dobra. Przynajmniej jesteśmy na końcu drogi. Dla dobrego. Okej. Dobra, czas wykorzystać naszą kurzę. Ta dopiero jest moc. Uwielbiam kurzę. Zdecydowanie. Jedna z najlepszych broni. Nie, to jest do otwierania. Okej, mamy amunicję. Kolejną. Praktycznie nie korzystam ani z shotgunu, ani z, specjalnie z innych broni. Ale trochę pokorzystamy potem z Uzi. A tu coś jest? Przepraszam. Aha! Okej. Okay. Rozumiem aluzję. A! Dobra. Kulka sobie poleciała i wybuchła. To jest dziwne. I tu mamy jakieś... Aha! Bo my jesteśmy w tym miejscu. Żeśmy się tu dostali. Czy to nie jest to samo miejsce? Cholewcia. Nie wydaje mi się, żeby to było to samo miejsce. O, amunicja. Teraz spróbujemy pociągnąć za te dźwignie. Może to jest to ciśniacze pomieszczenie, kurczę, nie wiem. Okej. Czy te dźwignie wracają na miejsce? Nie. Okej, okay, chyba ten... usunęliśmy pułapkę właśnie. Z tamtego. Pytanie, co się nam jeszcze tam otworzyło, to ja nie wiem. To znowu jakieś tajemnicze przejście. Może po prostu wyjście stąd, czy coś. No, możliwe całkiem. Tak. Teraz w sumie tam. Chyba stąd doskoczę. Tak mi się wydaje. Nie, ja podziwiam ludzi, którzy umieją tak sobie wyliczyć dokładnie. Teraz chyba powinniśmy właśnie tam pójść. Tak potrafię sobie dokładnie wyliczyć skoki Lary, wszystkie ruchy jej, przejścia i tak dalej. To się najbardziej przydaje w speedrunach i ogólnie jak ja oglądam speedruny, to mnie to zawsze szokuje, że ludzie tak umiał sobie dokładnie wyliczyć, że ona na pewno skoczy z jakiegoś bloku na jakiś inny blok, bo tak jest zapisane i tak powinno to wyglądać. Blue Cell Symbol. Takie coś, żeśmy zbierali, tak by the way. To całkiem ładnie wygląda w tych miejscach tutaj. Takie ładne klejnoty. Okej, okay, i lecimy dalej. Jest tu ktoś, kto chce mnie skrzywdzić? Nie. No dobrze. Znowu pływanie. Nie cierpię pływać. Czy tam coś jest? Nie, jakieś takie załomy. Obsasa. To chyba nic nie było. No, zbyt długi ten tunel nie był, ale tu mnie przeraża to miejsce. Nie wiem czemu. Dziwne wrażenie, jakbym tu była. Nie chodzi mi o pierwszy raz, kiedy to grałam, ale... Jakoś tak... No nie wiem. Okej, tu mamy jakieś dziwne przejścia. Ta droga tu. To coś prowadzi gdzieś dokądś? Nie wiem.
Może lepiej nie pytać. Nigdy nie wiadomo. A może lepiej zapytać. Nie! O, jak ja nie cierpię tego. To jest... machina. Jeśli można to nazwać. Z Tomb Raider 4. Zresztą to jest bardzo dużo rzeczy z Tomb Raider 4. Ona była w Burial Chambers i jak Burial Chambers bardzo lubię, tak tej machiny nie cierpię. Bo ona spycha i jest wredna. Najpierw zajrzymy tu na dół. O, właśnie. Tu zawsze może być coś ukryte. Zaraz. O! Dobra. Używamy trochę innej broni. No. Dobra, to idziemy w górę. Niestety musimy to tak zrobić, żebyśmy przelecieli tą machinę, że tak powiem, dookoła. I wyskoczyli z po prostu drugiego końca, tam jest drugie przejście jakby. Okej. Wow! Nie, 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 nie. Dobra. Okej, udało się. Znaczy dziwne, bo ona powinna mnie bardziej spychać, ale... Dobra, nieważne. Wyszliśmy z drugiej strony. Okej. Po prostu tylko... Aż tak. Nie, to znowu ty! Dobra, spróbuję... No come on! No! Masz szczęście, że zginąłeś, bo... bym cię zabiła. Tak, to było bardzo logiczne. Ja nie cierpię tych stworów, Boże. Okej, to chyba nic nie ma. Jeszcze ta muzyka taka... przerażająca. Co tu jest? Aha! Aha! Trzeba tak zrobić. Co się nam otworzyło? Aha, ten blok się podniósł chyba. Schopaj tam jeszcze raz. O, oh, wow. nie o to mi chodziło. Jakoś tak ja miałam zawirowania kamerowe. Co to? Te dziwne dźwięki. O nie, to miejsce jest dziwne. Szczerze mówiąc. Bo... Trochę tu utknęłam za pierwszym razem. Nie wiem czemu właściwie. To jest miejsce dziwne. Naprawdę dziwne. Chyba za tym blokiem tutaj jest chyba przejście. Nie pamiętam dokładnie, więc... musimy jakoś wypchnąć ogólnie te bloki stąd. Czy jakoś tak. Nie wiem, to miejsce jest dziwne. Powinniśmy sobie otworzyć przejście. Jakieś dziwne dźwięki słyszę, pułapek jakby. Właśnie nie pamiętam... czy było coś za tym blokiem, czy nie. Więc... tak na wszelki wypadek sprawdzę.
Myślę, rozumiem, jakby to była jakaś bardzo skomplikowana zagadka, czy coś takiego, co początkowo myślałam, że jest. Ale jednak nie. Myślę, to jest dziwne. Nie wiem, czy te bloki trzeba było jakoś... Aha, bo... Dobra, rozumiem. A... Teraz sobie zablokowałam drogę. Tak inteligentnie. Nie cierpię przesuwania bloków. No kurczę. Kobieto, współpracuj ze mną. Naważyliśmy piwa, to teraz musimy to posprzątać, co żeśmy zrobili. Żeśmy to zrobili źle. Pamiętaj, Lara Croft, jesteś współwinna wszystkiego, co tu robisz. Co gdziekolwiek robisz. Teraz ciągniemy za to. I przelecimy z drugiej strony i popchniemy gdzieś dalej. Żeby nam nie przeszkadzał. Wow. Trochę się zapędziłaś. Ja myślałam, że te bloki trzeba było ustawiać na jakichś odpowiednich kratkach, miejscach, czy coś takiego. A, chyba nie. Co tu jest? A, dźwignia. Okej. Naprawdę nie wiem, czemu tu utknęłam na tak długo. Ja czasami lubię sobie dorabiać do zagadek bardziej skomplikowane kwestie. Serio? Nie wskoczysz tam? Oh my gosh. Dobra, to pchaj. Tak, zaraz zatkamy sobie drzwi, ale nie martwcie się, tutaj jest dość miejsca, żeby to jeszcze przesunąć gdzieś. Chyba. Dobra, dało się. Siobloku. Nie zasłaniaj. Okej. Okay. O nie! Znowu ty! Dobrze, Uzi bym nie chciała zużywać na razie. Nie! No kurde! Kobieto. Nie, gdzie ja zapisałam? Shit, myślałam, że zdążę z tą arteczką. Czyby tu? Oh my god, dobra, musimy to robić jeszcze raz. Oh, masakra, przepraszam was. Jak zazwyczaj często zapisuję i zazwyczaj mi się to opłaca, tak po prostu teraz zlamiłam totalnie. No cóż, tak też się zdarza, niestety. Tym razem się szybko z tym... Uwiniemy raczej. No. Ale że tak wrednie mnie załatwił ten skurczybyk. Nie lubię go. Wow. Razem go już popchniemy tam dalej, żeby już nam nie torował drogi. No, Laro, szybko. Sypko, sypko!
I ciągniemy za dźwignię, zapisujemy i idziemy. Dobra, weźmiemy to. Przenieś się do góry z zapisami. I jedziemy. Aha, bo ja mam w sumie mało życia nawet. Dobra, możemy zażyć jedną apteczkę. Co tam? Tak, uderz się jeszcze w głowę. To na pewno nie uśmieszyć się przed zamiennikiem. Okej. No gdzie się chowasz za filarami? Ty bestia wredna. Okej, teraz poszło nad wyraz dobrze. Aż przerażająco. Okej, co my mamy tu za salę? Mamy jakieś ognie piekielne. Na górze mamy artefakt, który potrzebujemy. Właśnie ten fioletowy. Wow. Tu mamy wodę z tunelem podwodnym. Tam coś jest. Żeby się tam dostać, potrzebujemy czegoś. Wow. Dobra. Chyba nigdzie się nie da. A nie, tu się da wejść. Powinnam płynąć tym tunelem, czy tędy? Iść, to jest pytanie. O, tam jest, ale nie doskoczymy stąd, tak czy siak. Dobra, idę najpierw do tego tunelu. Laro, obróć się. Może tam jest coś ważnego. W sumie w obu miejscach mogą być ważne rzeczy. Wow, nie trafiło ci się. Okej, tu mnie trochę prądy porwały. Nie, nie cofaj się. Nie kazałam. No i to jest tylko skrzynka. Z apteczką. No nie, jest to coś jeszcze. A, jest to coś, czy mi się tylko wydaje? Nie, po drugiej stronie. No i tak musimy jakoś wrócić, bo te prądy, które nas porwały, to raczej nie będziemy mogli przez nie wrócić. Co za dziwne korytarze, Boże. Może wyjdę nawet tędy, którym chciałam iść wcześniej. Kto wie? Nie. Nie wyszłam tędy, aczkolwiek jestem w dziwnym miejscu. No, nie wiem, czy coś mogę stąd zrobić. Chyba nie. Więc pójdziemy tam. No, czemuś żeś przeskoczyła? Nie kazałam. No, come on! Jeszcze skręciła sobie kark. Dziękuję, Laro. Jesteś taka kochana. Zawsze robisz to, co mówię. Dobra, idziemy tamtędy. Może tam jest jakaś dźwignia, która pozwoli nam dotrzeć do artefaktu. Never mind, nie wiem co to było. Chyba, że to po prostu jakiś sekret dziwnie ukryty. Ej, to jest zjeżdżalnia. Nie podoba mi się to, szczerze mówiąc.
Tak. Co ja miałam tu zrobić? Bo na rękach raczej nie. Może trzeba... trzeba jakoś tak... skręcić i ona musi się chwycić. To będzie trudne. Nie! Kamero, mogłabyś ze mną bardziej współpracować, naprawdę. Chyba za wcześnie skaczę. O, świetnie. Dobra, teraz mamy jakiś dodatkowy żółty pasek, który nie wiem, chyba oznacza, że się zagazujemy, jeżeli będziemy tu za długo przebywać. Więc musimy się raczej pospieszyć. Nie! O, żeż w mordę! Tak, to było piękne. Ej, zaczął mi się ekran trząść. Teraz kolejna fala niepowodzeń będzie. Okej, szybko. Aha, nie trzeba było nawet rozpędu, ale okej. Dobra, ekran mi się zaczął trząść. Znaczy tak wirować. O, tak mi dobrze, nałykałam się czegoś i tak mi... O, jaki świat jest dziwnie falujący. Dobra, zaczyna mi odbijać. Weź apteczkę. Gdzie jesteś? Znaczy niespecjalnie w moim miejscu chyba. Okej, tu mamy jakieś przejście na rękach. Jesteśmy wyżej nad tym artefaktem. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakiejś dziwnej czasówki.